rzecz najważniejsza, najbardziej istotna, z którą trudno dyskutować, to jest fakt, że w Elblągskim Parku Technologicznym działa 20 firm. To miejsce to nie tylko infrastruktura, to miejsce to także ludzie, to możliwość kontaktu z innymi firmami, z którymi już współpracujecie, z którymi już wiem, że macie konkretne projekty biznesowe, świadczycie sobie nawzajem usługi, zlecacie różnego rodzaju badania, rozmawiacie o konkretnych projektach i to nas bardzo cieszy, bo tak naprawdę dopiero to, te projekty, te nowe pomysły, które uda się zrealizować w parku, będzie można powiedzieć, że to jest z prawdziwego zdarzenia park technologiczny. Przede wszystkim chciałbym Państwu podziękować za to, że zdecydowaliście się zaryzykować swoje aktywa finansowe, technologiczne i być tutaj w parku technologicznym Elblągskim, co z perspektywy miasta jest o tyle istotne, że chcemy lokować się jako miasto innowacyjne, chcemy w ten sposób rozwijać naszą gospodarkę, budować siłę Elbląga poprzez właśnie tego typu przedsięwzięcia. To jest także znak tego, że Elbląg może być miastem przyjaznym dla inwestorów. Mamy dzisiaj grudzień 2012 roku i słyszymy o tym, jak w Brukseli wykuwa się budżet Unii Europejskiej w okresie 2014-2020. Tam gra się toczą wielkie pieniądze, wielcy gracze, Angela Merkel, Donald Tusk, David Cameron, ale tak naprawdę taka sama gra toczy się na naszym poziomie, na poziomie regionów, na poziomie dużych miast. Jako prezydent Elbląga mam możliwość uczestniczyć w spotkaniach oficjalnych i tych mniej i korzystam z tego z panią minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, z panem marszałkiem Jackiem Protasem i naprawdę w tej chwili jest ten czas, aby rozmawiać o tym, co się może stać w Elblągu w latach 2014-2020, a im lepiej my się do tego przygotujemy, miasto, samorząd, ale też państwo, o czym za chwilę powiem, tym więcej będziemy mogli uszknąć z tego wielkiego tortu, który nazywa się budżet Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o to laboratorium zaawansowanych analiz środowiskowych, ten rok i ten moment jest o tyle istotny, że w zasadzie to laboratorium zaczyna żyć w charakterze, mam tu na myśli, funkcjonowania. Tak? Są ostatnie momenty odbywania szkoleń od firm, które dostarczyły sprzęt. Są zatrudniani i to jest największy tutaj, można powiedzieć, sukces, ale to sukces, który zawdzięczamy przychylnemu stanowisku władz miasta. Mianowicie od nowego roku będą w laboratorium pracować prawdziwi analitycy chemiczni, fachowcy, najlepsi, można powiedzieć, w swojej dziedzinie. Nazywam się Jadłów Przylet, reprezentuję Agencję Wspierania Aktywności. Właściwie pan prezydent swoim wystąpieniem w sposób dość sugestywny stworzył nam propozycję, którą już w tej chwili mamy. Mamy dla Elbląskiego Parku Technologicznego. Mianowicie, co ta propozycja będzie zawierać? Propozycja będzie zawierać pomysł na zintegrowanie się wszystkich podmiotów obecnych w Elbląskim Parku Technologicznym, stworzenie z tego potencjału, całościowego potencjału wspólnotowego i osadzenia go w obszarze projektu, który my nazywamy roboczo Elbląg Kaliningrad. Projekt to jest o charakterze medialnym i uważamy, że ten nasz projekt, który jest już właściwie przygotowany, stwarza fenomenalne wręcz możliwości dla miasta, dla Elbląga, jako beneficjenta tego projektu. Uważamy też, że właśnie większe możliwości stwarza Elblągowi, aniżeli Trójmiastu czy Olsztynowi. Krótko mówiąc, będzie propozycja bardzo ekumeniczna, czyli zintegrowania się, pojednania się,
w zamierzeniach, które będziemy wspólnie realizować, a wszyscy będziemy beneficjentami tego pomysłu. Naszą obecność w parku mamy tutaj od kilku miesięcy, bo już kilkunastu miesięcy swoje laboratorium cięcia, w którym testujemy technologię. Mamy tam dwa swoje urządzenia i zakładamy najnowsze akcesoria, które udostępnia nasz partner amerykański. Testujemy również zastosowania tych technologii pod kątem aplikacji naszych klientów oraz takich, których jeszcze nasi klienci nie wymyślili, a nam się wydają ciekawe. Dodatkowo, jeśli chodzi o tą część już nieoperacyjną, badawczo-rozwojową, prowadzimy takie badania, czyli badamy to, co według nas jest ciekawego dookoła tej technologii. Jesteśmy już autorami kilku wdrożeń i nawet jednego patentu w związku z tym dookoła tej technologii. Trzecia rzecz, misja edukacyjna, która też się odbywa w Parku Technologicznym. Tutaj dziękujemy za współudział ratusza i przede wszystkim pana prezydenta, który jest patronem takiego naszego działania. Jest to WaterJet Academy, jest to misja edukacyjna, zajmujemy się propagacją technologii nie tylko WaterJet, ale przede wszystkim hydrostrumieniowych i popularyzujemy ją wśród młodzieży. Jest to druga edycja już. Projekt się cieszy dużym zainteresowaniem. Myślę, że będziemy go w dalszym ciągu kontynuować. Oczywiście odbywa się tutaj w Parku Technologicznym. Dzień dobry, nazywam się Daniel Duszczakowski, jestem dyrektorem generalnym spółki Akustik w Polsce. Chciałem opowiedzieć taką krótką historię. Zanim żeśmy dołączyli do Parku Technologicznego, nasza działalność w Polsce od 2008 roku utrzymywała się na takim stabilnym, przyzwoitym poziomie. Od momentu wejścia do parku zorganizowaliśmy wizytację naszych głównych klientów tutaj w siedzibie, w naszych biurach. Owocem tego było postrzeganie nas, zresztą ja sam postrzegam to uczestnictwo w parku jako działanie marketingowo-prestiżowe. Dla nas jest to duży prestiż i tak samo jest to odbierane przez naszych klientów. Za ciosem poszły od razu zlecenia zaprojektowania nowych urządzeń, które zostały przebadane laboratoryjnie. No i zaufały nam duże firmy. W tej chwili jesteśmy na finiszu dokończenia projektu multitubów. To są takie specjalne tłumiki dźwięku dla generatorów diesla od Rolls-Royce'a.